Nadal coś się nauczę, rządzę pokażę. I właśnie wtedy grynają wymarze. To w tym robot podziemie, kto pod barażem, kto się powiesił tuż po pożarze. Kogo pocięło i nie pokażę. Halo. Co jest? Halo. No słucham. Co Kalo? Ej, gadaj do rzeczy, bo ja tu mam dyżur. Nie będę głupotami się zajmował. Wypadek. Niech pani woda kładł się dobrze, ale mocno. I koniak. Nie koniak, tylko mój. Ej, czy ty czegoś nie piłeś? Gdzie ten wypadek? Nie wiem. A gdzie ten koń? Nie ma konia. Zginął? Nie. Uciekł? Nie. Nie było konia. Nie było to co pieprzysz w jakimś koniu. Wypadek tam. Na drodze. Na jakiej drodze? Na jakiej drodze miałeś ten wypadek, dobrze? Na asfaltowej. Co jaja robisz, tak? No. Wypadek miałem... Nie piłem, tylko miałem wypadek, miałem okazję do wypicia, tak? Ja jestem radny. A jeszcze się wyrżnąłeś do tego, tak? Nóżki się poplątały i pas na mordeczkę. Jaki wypadek? Samochodowy. Jechałeś po pijaku? Nie. Ja jestem trzeźwy. Co? Co się dziwi? Gazet nie czytasz? Telewizji nie słuchasz? Radia nie oglądasz? Człowieku, kryzys jest. Kryzys, każdy ci to potwierdzi. Kryzys w służbie zdrowia. Ale ja cierpię. A ja to nie! Co? Skąd już z tym? Ja cierpię. Ja mam prawo do pomocy medycznej. Jak ja mam do ciebie dojechać? Może dobrze? Ja mdleję. Dobrze. To ty sobie słuchaj tam zemdlej. A ja w tym czasie może do czegoś dojechać. Co? Pomyślę, jak się odkniesz, to się powiem. Już mam! Poczekaj, już mam. Już padł na coś. Wiesz co, to ja może zrobię, przeprowadzę z tobą taki mały wywiad do nas. Dobrze? No, to ci pomoże na pewno, kiedy będę wystawiał swoje świadectwo zgody. No. Dzięki temu ominiemy sekcję zwłok. No kochany, no sekcja zwłok to nic przyjemnego. Ja ci mogę z autopsji zaświadczyć. No, przeżyłem już nie jedną. Mogą ci coś wyrwać, mogą ci coś wyskrunować, mogą ci coś zaszyć komuś innemu i co? Już jesteś nie ten sam. No. Kochaneczku, nacieszę się, prawda? Kochany, pomyśl tylko. Zostaniesz pochowany w jednym własnym, pełnym kawałku. W jednej własnej trumnie. Nie możesz złamać powiedzmy, zrób sobie sztuczne oddychanie, dobrze? Sprawdzałeś, czy ty masz ten co? Masz serce? Masz? No, nie ma. A pije? To wszystko w porządku, chłopie. Mówiłem, że ci pomogę i ci pomogę. Niemożliwe, człowieku. Ale leniu z siebie. Kiedyś niemożliwe były tylko trzy rzeczy. Taczce nogi wyprostować, parasol sobie do odbycia otworzyć, a trzecia rzecz to cokolwiek wytłumaczyć własnej żonie. Skąd ty wiesz, że nie możesz się ruszyć, skoro nie próbujesz? No? Próbuj! No dobra. To teraz podnieś się i wstań. Wstań. Dobra. Dobra, spróbuję. Tutaj powiedziałem, żebyś wstał. Powstałeś? Powstałem. Jak kazałem ci chodzić, to chodziłeś? No w sumie, to chodziłem. To teraz nakazuję ci usiąść. Dobra. Słuchaj, to siedzisz? A, siedzę. No, halo? Pan komendant? No, kłaniam się, moje uszanowanie, to mówi doktor Borak z tego powiatu. Otóż śpieszę donieść, panie komendancie, że jakiś idiota odlodował nasze pogotowie ratunkowe przez całą godzinę. No. Thank you.